Wezmę dwa motocykle. Spokojnie. A ja jednym będę chyba jechał. A, teraz będziesz jechał i będzie teraz pilnuj tutaj. Ja jadę Ediemu pokazać zlecenie. Edi weźmie zlecenie, ja tu wrócę i ty się zgadzasz z Edim, gdzie ma odbiór zlecenia. Znaleźć tu sieć i daj wytrych. A może powiedz, poproszę. Dawaj go nie. Proszę. Poproszę, powiedz. Weźmiemy tego chujowego. Nie wsiadaj, proszę, to kurwa dam. Nie wsiadaj na gorgojle, żeby go nie rozpierdolić, nie marnować benzyny. Czekaj tu po prostu, pilnuj też, patrz na motor. Patrzy na motor proszę, też. Proszę. To jest ważna akcja, nie spierdol tego, kurwa. O! Proszę, daj mi ten wytrych. Co to powiedziałeś? Mówię, daj mi ten wytrych. Powiedz jeszcze raz. Proszę, daj mi wytrych, George. Proszę. Nie pan naleśnior. Nie cofaj bardziej, bo zniszczysz motor, nie cofaj, nie ruszaj nic, po prostu nic nie robisz, proszę cię, kurwa. Żebyś tego nie spierdolił, siedź tylko na tej kanapie, nic nie rób. A, ty czujesz, jak wrócę, będzie rozjebane coś. To jest dla niego za... O! To jest dla niego za dużo. Ty, gościu. Co tam? Nie widzisz, że tu ktoś stoi najpierw i potrzebuje fuszki? A? A się tak wpierdalasz na bezstrzela? Sorry. Są kolejki przecież, trzeba się szanować. A wziąłeś fuszkę? Ja. No nie wiadomo, czy wziął. Może wziął, dał. Musisz pilnować, stary. Jak ktoś przyjeżdża, to od razu wciska. To od razu, znaczy gadasz do niego. Zagaduj, bo nie chcę zlecenia od niego. Ty musisz zagadywać. Za jakiś czas go pytasz. Kurwa, mam, ja mam. Dawaj, za mną, chodź, pomóż mi. Jak to wanie Dantanika ci pies w toku, proszę czekać. Wsiadaj! Poczekaj, wysiądź. Ja się przesiądę. Przesiądź. A nie, mam, muszę mieć minutę. Wsiadaj ze mną. A minutę, żeby wrócić do samochodu. Logan, mówię ci to, ta furę... Dobra, jedziemy. Spierdolimy spokojnie. Na się fuj, już ci dałem na mapce tutaj. Pokrążmy sobie, pojedźmy sobie bez na chillku. Ja zaraz przygotuję George'a. Dzwonię do George'a, żeby już ogarniał. Okej. Jest mocna fura, jest mocna, ona jest dobra. Bardzo mocno się zbiera. Dobra, jest zmiana planów, będziesz ty zastawiał. Logan jest za kierownicą, bo dostał on zlecenie, więc on musi działać. Jadę z nim, bądź przygotowany. Będzie, jak będę dzwonił do ciebie, to musisz obserwować i sprawdzać, za miasto musimy jechać, nie pokierowałeś, jedziemy do miasta. Co? Odznacz GPS-a. A po co ty chcesz jechać za miasto? Za miasto, żeby spierdolić. Dobra, nie goni nas przeciarnia, nie? Czekaj. Jak zaczęłam zgonić, dopiero uciekamy. No, co jest? Dobra, tylko ty będziesz to zastawiał. Dobra, teraz dobra, jadam psy. Za niedługo, będę do ciebie dzwonił wcześniej. Bądź przygotowany, mamy psy na ogonie. Dobra, Logan, słuchaj. Jedź na razie, dopóki nie dezaktywuję GPS-a z bazy. Jeżeli dezaktywują go, wtedy uaktywniemy akcję zastawianka. Okej. Na spokojnie, krąż sobie. Nic nie mogą zrobić na razie. Okej. Pamiętaj, bratku, jestem z tobą. Cokolwiek by się stało i pójdziesz razem. Pamiętaj, żebyś mi oznaczył to miejsce George'a. Po co oznaczy. Tylko nie pamiętam, czy to było z górnej strony, czy z dolnej, ale chyba z górnej. Bo mogą posiłki wezwać, o co mi chodzi? Wiem, dlatego... Mamy jednego teraz, dawaj teraz może. Ale dopóki nie zaktywują GPS-a, to będą mieli się na radarze. Jasne, rozumiesz? Masz rację. Dasz radę, Logan. Mamy tylko jeden radio za sobą, ale jest bardzo szybki. Świetnie ci idzie.
Muszę zadzwonić do Czerwca, to jest górny czyść. George, to my mamy jechać z górnej części czy z dolnej części? Chyba z górnej części. Z górnej, zawsze z górnej. Dobra. Nie wiem, czy ten dezaktywowany był nadajnik, czy nie, kurwa, nie mam pojęcia. Nie, jeżeli, dopóki nie zobaczysz na nawigacji, gdzie masz jechać, to nie jest dezaktywowany. Mam drugi radiowóz. Spokojnie. Police Chaser, kurwa. Wyjebał. Nice. Świetnie. Świetnie, Logan. No. No, wiem. Tylko chciałem się upewnić. Dobra, mamy za sobą dwa radiowozy. Jednego Logan zgubił. Jedzie za nami jeden Ford Mustang. Czarny Shelby. Co? Będziemy jechać z górnej części. Jeszcze ci nie powiem gdzie, bo oddalamy się od miasta. Jedziemy w stronę Sandy. Ale będziemy za niedługo tam jechać, wiesz? Potrzebujemy tylko aż z bazy dezaktywują GPS, żebyśmy mogli dostać punkt docelowy. Spokojnie, nie spierdol tego, George! Ale on srać mu się chce teraz. Są pierdolone akcji. Jak może mu się srać nic podczas akcji? Skup się, Logan. On jest mocny, wiesz, nie ma co z nim pogrywać. Dalej nie mam GPS-a. Nie masz żadnej wieści ani nic? Nic. Dziwna sprawa. Musisz jeszcze chwilę pokrążyć. Krążę, nie wiem ile to trwa. Bachy mamy full ile back. To może trwać, widzowie? Ile trwa, widzowie? Rozbrajanie, może niepotrzebnie się przesiadałem. I się wyłączyło coś. Mam. Dobra. Znaczyłem ci. Będziesz musiał zawrócić gdzieś. Tutaj sobie... Spokojnie. Mamy cały czas jeden radiowóz. Mam dwa GPS-y. Żeby się tutaj prowadzić. Dobra. Tutaj zawracasz elegancko. Holy crap. Dobra, robimy to. Lecisz. Yeah. Na spokojnie. Tutaj będziesz skręcał w lewo, w prawo. Cały czas jeden radiowóz. Oh yeah, police chase. Otarcie. Będziemy się zbliżać do miasta. Nie, spokojnie. Musisz się prowadzić teraz dobrze. Będę cię prowadził. No spokojnie, talent chillku. O, wpadł w poślizg, ale dalej się trzyma za nami. I tutaj będziesz miał w lewo i od razu będziesz miał w prawo. Okej. Co jest? Że już jedziemy. George, będziemy zaraz za dosłownie 3 minuty będziemy. Wypatruj nas. Nie stresuj się, zrób to w dobrym momencie. Dobra, tutaj zjedź tutaj i będziesz miał od razu w lewo. Zajebiście, cały czas jedno radio. I helikopter. Tego się nie spodziewałem, Logan. Wezwał go, powiedział, że GPS potem się deaktywuje. Cały czas prosto. Teraz będzie na dużym skrzyżowaniu, będzie w lewo. Tutaj w lewo. Nice. I od razu będzie uliczka. Kurwa, w prawo. Ubiłem go lekko. Prawo teraz? Tutaj. Tak, teraz prawo. Dobra, teraz to jest George'a opcja. Whoa!
nie wpierdala! O nie! Przyjechał! O nie. Dobra, tam były motory? Tak. Jeden. Dwa? Dwa. Oznacz jeszcze raz. Oznacz jeszcze raz. Oznacz jeszcze, gdzie to jest? Są tam dwa motory? Spierdam prawo, tu prawo? Mów, że mi gdzie mam jechać, ej! Ej, mów gdzie jechać, ej! Halo! Jedź prosto, prosto, prosto! Jedziemy tam jeszcze raz, jedziemy tam jeszcze raz! Na motory przyjdziemy. Tak, 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 zawróć tutaj, tutaj będzie w prawo. Tylko gdzie te motory są? Mów gdzie jechać. To jedź! Spokojnie, po lewej, po lewej. Jedź prosto cały czas, Logan. Dobra, nie, dobra, nie, nie. Bierzemy motory, zostaw odpalone motory, w prawo, Logan, prawo. A to gdzie są motory? Dobra, zostaw nam motor, zostaw nam motor! Będzie krążył, nie jeźdź tu, bo tu jest zastawiony. Co ty robisz? Nie jeźdź tu, George musi nas pod... Czemu zastawa? Przestań! Co on robi? Tam się dymi, tylko nie pikuj, bo nam auto padnie. Gdziekolwiek, stary, gdziekolwiek wyśli ci pieca! Daj nam spokój! No daj nam spokój! Zostaw tą zastawę! Czemu nie odjedzie? O kurwa. Co oni odpierdają z tą furą? Jezu, nie! Kurwa! Co ty robisz? Co jest? O, niezły George. Niezły George, kurwa. Why are you running? Ej, no nie, kurwa, co ty taki szybki jesteś? Daj mi spokój! Nie strzelaj, poddaję się! Nie strzelaj! Dobra, już! Nic nie zrobiłem! Kurwa, ten George to jest zajebisty! Potrzebuję wsparcia. Mi biegnie do mnie. A to ty. A, pierdala. Co? Maczetą? Połóż się na ziemi, dziadu! Połóż się na ziemi! Połóż się! Nie wymachuj tymi palcyma! Jaki jesteś właśnie? Dawaj, Max. Zostawisz tą maczetę? Śmiej nie ciachną po garniturze. Dobra. Leż na spokojnie, mistrzuniu, cię zakuję w kajdanki. Ciach, bach. Kurde. Pierwszy raz Mustangiem jechałem, już zastawka. Panowie, no. Kurwa. Jak się nazywasz, mistrzu złoty? Ja wiesz, ja siedziałem tu w furgonetce, to jakaś pomyłka. Biegłem, bo mnie gonił z pistoletem. Co ty gadasz? Tak, nie wiem co się dzieje, stary. Nie wiem o co chodzi. Furgonetka. Ty, w furgonetce siedziałeś? No, ale Maksik akurat z tym pierdolnięciem go w tył przesadziłeś trochę na koniec. Dobra. To trochę za dużo, to za dużo było, to za Pokaż, dużo co ty masz przy sobie, mistrzu? Nic nie mam. Nic nie masz? Nic nie masz. Przez ciebie. A wiesz czego my nie mamy przez ciebie? Mustanga. Na chuj ci Mustanga. Była ta zastawa. Tak fajnie Słuchaj. Się goniło. Słuchaj, mam dzisiaj piątkowy luźny wieczór. O, i tak. Jestem w garniturze. Idź, cholera. Poważnie? Nie, się rozmyślę. Nie, zostaw mnie, nie zrobiłem nic.